Witam Was koło mojego kamperka, koło domu. Dzisiaj będzie ciekawy film, bo będzie lokowanie produktu. Zaczniemy. Czekajcie, postawię sobie kamerkę tutaj na Cadillacu moim, bo pierwsze co Wam chcę pokazać to ta koszulka, na której jest krzyż i liczymy tutaj, dodajemy 1 dodać 3 równa się 4. Jeden krzyż plus 3 gwoździe równa się forgiven. Forgiven to znaczy gra słów. Zostały nam nasze grzechy wybaczone. Forgiven. Tylko że forgiven można napisać właśnie w taki sposób. 4 for i given, że to zostało nam dane. Bardzo fajna koszulka. I takie i podobne koszulki można kupić na Temu. Wiecie jak to jest Temu. Kupuj jak milioner. Ale Temu mi przysłało oprócz tej koszulki, znaczy ja sobie wybrałem te rzeczy, ale dostałem je w prezencie, żeby przetestować, więc ta koszulka jest super, naprawdę mi się podoba. Wiecie, że ja lubię takie koszulki, ale też parę innych rzeczy dostałem od Temu i zaraz się tutaj Temu się przyjrzymy. Tutaj dostałem takie dywaniki, bo w samochodzie mam, no po prostu jak się wchodzi do kamperka, to trzeba nogi wycierać, żeby nie nabrudzić w środku bardzo. I mam tutaj taki dywanik, który kiedyś sam wziąłem, pociąłem i już jest lekko zniszczony, w związku z czym najwyższy czas, żeby go już wyrzucić. I trzeba by coś nowego tutaj dać. W związku z czym zobaczymy, jak te dywaniki z Temu się tutaj sprawdzą. Zanim to zrobię permanentnie, one mają pod spodem velcro, więc można je na velcro przylepić. Bardzo dobry pomysł. Krawędzie są z tej włochatej strony velcro, a tą drugą można tutaj przykleić. Więc po prostu jak to przykleimy, będziemy mieli bardzo fajny schodek. Co więcej, tutaj mamy, jak to się nazywa, jak w zegarku będzie świecić w nocy, jak to się naświetli od słońca, to będzie nam tutaj w nocy podświetlało. Mam jeszcze kolejne, które oczywiście można położyć także tutaj w samochodzie. Odlepiając te, które też jak widzicie miałem na velcro, ale już nam się zniszczyły, to teraz możemy przyłożyć sobie taki do samochodu. I prawdę mówiąc, jest tak, jakby był na miarę robiony. Niemalże na miarę robiony do Forda, więc to tu pasuje idealnie. Został jeszcze jeden, więc go przeniesiemy na stronę kierowcy. Idealnie. Więc dwie pierwsze rzeczy wydaje mi się, że bardzo dobre. Tutaj jest nasza poziomica i jak widzicie jest krzywo, więc żeby było prosto, to ja stosuję takie coś. Kupiłem to dawno temu. Paru latach używania zaczynają być jakieś pęknięcia, więc jestem bardzo zadowolony, bo Temu przysłało mi też nowe klocki Lego, żeby podłożyć pod samochód.
sprawdzamy na naszej poziomicy. Proszę, bąbelek jest między kreskami, więc bardzo łatwo wypoziomować samochód, żeby się dobrze spało, żeby nam się nie zjeżdżało w nocy z łóżka w żadną stronę. Klocki po użyciu składa się po prostu w kosteczkę. Podnosi się komplecik, chowa się rączkę i można to schować. Tak jak wspominałem, ja używam takie klocki od dawna, bo są naprawdę bardzo łatwe w użyciu i bardzo dobrze się sprawdzają na kempingu. Ale no, kupując w Temu, mamy tą zaletę, że są znacznie tańsze. Są równie dobre jak te, które miałem kiedyś, a może nawet lepsze. Tak jak mówiłem, te zaczęły już pękać, a cena na Temu jest rewelacyjnie niska. I jeszcze jedna rzecz. Zbiornik na wodę. Zbiornik na wodę jest pusty, się zrobił. Takie zbiorniki, ten kupiony gdzie indziej. Bo nie zbiornik wam chciałem pokazać, tylko wodę, żeby wlać. Dobrze by było jakiegoś węża mieć. I mamy takiego węża. Co więcej, znowu ja już kiedyś kupiłem takiego węża w innym miejscu. Tutaj jest w samochodzie. Ale Temu kupiłem takiego samego, bo jeden potrzebuje w domu, a drugi potrzebuje w drodze. A to jest bardzo fajny wąż. Dlaczego? Bo ma swoje zalety. W stanie pustym nie zajmuje dużo miejsca. Jest dość mały. Można go właśnie schować tak jak tutaj w kieszonce samochodu. Natomiast jak się go podłączy do wody, to on się rozciągnie, na dodatek ma zaworek na końcu. W związku z czym tylko otwieram zaworek i woda się leje. Nie muszę lecieć do kranu, żeby zamknąć. Jak zobaczę, że poziom wody jest pełen, to wtedy po prostu zamykam zaworek i idę do drugiego zbiornika. Taki wąż jest rzeczą niezbędną w samochodzie. Każdy ma jakiegoś węża z wodą w kamperku, węża do wody, tylko że no, nie każdy wąż jest taki fajny jak ten. Wygląda bardzo solidnie i jest na tyle długi, że nawet jak ten dostęp do wody mamy dość daleko, to nie musimy podjeżdżać kamperem do samej wody, co czasami jest niemożliwe. Często się tego nie da zrobić, więc dobrze jest mieć dłuższego węża. Tu już mam poziom wody. Za chwilę go trzeba będzie zamknąć. Już prawie pełny. I zaworek zamknięty. Operacja zakończona sukcesem. Mamy pełen zbiornik, zakręcamy, tu widać poziom wody, bardzo dobra rzecz, bardzo dobry zakup, polecam, z typowym zaworkiem 3/4 cala, nawet można by dwa takie węże połączyć ze sobą, jakby do woda była bardzo daleko. A tu mamy jeszcze jedną rzecz. Pokrowce na siedzenia, bo wiecie, że ja jeżdżę z pieskiem. Piesek czasem do jakiegoś błota wpadnie. Fotele się w samochodzie brudzą. Mi się wyglądają bardzo ładnie, jak są nowe.
niestety ma to za tą wadę, że bardzo szybko przestają wyglądać jak nowe. Więc dlatego takie siedzenie ze skaju może być lepszą opcją. Więc nawet nie ściągając starego fotelu, starego, ubierzemy ten nowy, żeby przymierzyć. Tu mamy u góry zamek na zabówek. Bardzo solidnie to zrobione. Zagłówek jest osobno. O, wsadzamy do środka. Tam jakieś velcro nam to trzyma. Nie będę tego na stałe zakładał, bo tu chodzi tylko o ideę. Ale jest to bardzo porządnie, ładnie to wygląda. Porządnie zrobione, nawet takie przeszycia ma ładne. Łącznie z zagłówkiem. Jeśli chodzi o czystość w samochodzie i pieska, to na pewno będzie to dużo łatwiejsze do wyczyszczenia. Oczywiście uleży się to za chwilę, więc będzie ładniej wyglądało, ale myślę, że bardzo dobry sposób na to, żeby chronić fotel w samochodzie. Więc polecam te wszystkie produkty. Z czystym sercem mogę wszystkie te produkty polecić. Tak mówiłem, nie dlatego, że dostałem je w prezencie do przetestowania, tylko wiecie, że wszystko jest tutaj dla mnie bardzo przydatne, bardzo pożyteczne, a połowę z tych rzeczy i tak już używałem, choć je kupiłem gdzie indziej, płacąc drożej, więc polecamy sklep temu jako miejsce zakupu wyposażenia do kamperka.